Choć poprzedni materiał o bezimiennym królu miał być ostatnim, tak w komentarzach pojawiło się mnóstwo bardzo ciekawych teorii, co mnie zainspirowało do wkopania się troszkę głębiej w temat tej postaci i szczerze powiedziawszy znalazłem bardzo dużo ciekawych odkryć. Dlatego też dzisiaj rozwiniemy sobie troszkę bardziej tę kwestię i pogadamy sobie także o waszych teoriach, dlatego zapraszam was na Sekrety Bezimiennego Króla. Przede wszystkim posąg pierworodnego, o którym sobie mówiliśmy poprzednio, jak się okazuje, jakiś czas temu został przez fanów zrekonstruowany i troszkę sobie o tym porozmawiamy. Po złożeniu całość wygląda w taki sposób. Jak możecie zauważyć, jego wygląd różni się trochę od tego, jak ta postać została przedstawiona w Dark Souls 3. Prawne oko wyłapie, że bezimienny nosi tutaj dokładnie takie same szaty, które nosił Gwyn, a jego włócznia. Co ciekawe, będzie zupełnie inną bronią niż to, co dzierżył już tysiące lat później. Oczywiście jestem pewien, że przez ten cały czas postać ta się mogła zmienić dosyć mocno. Szczególnie patrząc na jego historię. Ale musimy sobie zadać pytanie, czy to, co widzimy w Dark Souls 3, to rzeczywiście coś bardzo innego od tego, co możemy dostrzec na tym posągu. Bo widzicie, moi drodzy, paradoksalnie i tu mamy do czynienia z tym samym pancerzem. Jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie elementy wspólne, jak na przykład te rękawy lub chociażby ten napierśnik. Oczywiście, choć patrzymy na ten sam pancerz, to wygląda on zupełnie inaczej z dwóch powodów. Po pierwsze, upływ czasu i pewnie niezliczone bitwy odcisnęły na nim swoje piętno. Choć jest to mistrzowska robota, to jednak miejscami pancerz ten był już porozrywany i podniszczony. Drugim powodem są modyfikacje związane właśnie ze smokami. Wedle opisu zbroi bezimiennego króla, jego pancerz jest złożony ze smoczych łusek i to widać, bo mamy je chociażby tutaj. Jeżeli by je odjąć, to mielibyśmy do czynienia z bliźniaczym rynsztunkiem, który nosił Gwyn i dlatego też choć jest to ta sama zbroja, to jednak na pierwszy rzut oka ciężko ją rozpoznać. Dodatkowo też warto zwrócić uwagę na jego koronę, która jest tą samą koroną noszoną przez jego ojca. Ciężko powiedzieć, czy to dokładnie ten sam przedmiot i bezimienny jakoś ją zdobył, czy to był po prostu jakiś bliźniaczy wariant tego hełmu zrobiony na wzór tego, co widzieliśmy w Dark Souls 1. I teraz zastanówmy się, bo opis broni bezimiennego króla z Dark Souls 3 mówi nam, że jest to broń do polowań na smoki, pochodząca z epoki bogów. To najwcześniejsza forma krzyżowej włóczni posiadającej zarówno klingę, jak i grot. Należała do bezimiennego króla, boskiego smoczego łowcy. Mieczowłócznia została zaklęta mocą błyskawic, które podlegały władzy króla. Teraz natomiast przeczytajmy sobie opisy samej krzyżowej włóczni dzierżonej przez Ornsteina. Włócznia krzyżowa znana jako broń Ornsteina, zabójcy smoków. Jest to boski oręż kryjący w sobie potęgę błyskawic. Pchnięcie oburącz pozwala wykorzystać poprzeczne drzewce i, jeśli starczy sił, wbijać włócznie głęboko w smocze cielsko, bądź posyłacz nieszczęsnych ludzi w śmiertelny lot. Czyli była to włócznia głównie kojarzona z Ornsteinem, ale pytanie pozostaje, dlaczego w takim razie to bezimienny król ją wcześniej dzierżył i dlaczego to właśnie z nią w rękach został upamiętniony przy tym pomniku, by później jednak wrócić do starszej wersji tej broni. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jest to powiedziane wprost, ale zastanówmy się nad możliwymi opcjami. W końcu wiemy, że były to postacie bardzo blisko ze sobą związane, które dzieliły pewne elementy stylu walki. Jako że broń bezimiennego była zarówno włócznią, jak i mieczem, to mógł on posługiwać się jednocześnie stylem Gwyna, który walczył mieczem, oraz Ornsteina, który posługiwał się właśnie włócznią. Skoro więc style walki tych dwóch rycerzy były podobne, to może pobierali nauki u tego samego mistrza, a może jeden trenował drugiego, bezimienny Ornsteina lub odwrotnie, bo taka możliwość także jest prawdopodobna. I może włócznia ta na początku będąca nowszą wersją broni do walki ze smokami należała właśnie do pierworodnego, jednakże przekazał ją później Ornsteinowi, a sam zabrał za Norlondo swój stary arsenał, którego używał właśnie jeszcze na początku swojej drogi, jako że to z tym ekwipunkiem był najbardziej związany. Jest to jedna z możliwości, w którą wierzę, ale nie jedyna. Pozwolę wam się wykazać kreatywnością w komentarzach, ale tymczasem wróćmy do pierworodnego, bo to nie koniec jego podobieństw do ojca. Otóż w utworze bezimiennego króla pojawia się również znane wszystkim Plin Plin Plon, będące motywem przewodnim Gwyna. Z
Co prawda tutaj jest dosyć mocno zmienione, co może symbolizować zarówno pewne połączenie ze swoim ojcem i jego dziedzictwem jako bóstwo opiekujące się wojownikami Blasku Słonecznego, jak i pójście swoją własną drogą. W moim odczuciu mocno podkreśla to indywidualność Bezimiennego, która jednak nie sprawia, że porzuca on swoją przeszłość. Wręcz przeciwnie. To ona czyni go tym, kim jest. Nie skreśla on swojej starej tożsamości, choć symbolicznie został z niej obdarty. I widać to na każdym kroku, bo dalej posługuje się stylem walki nabytym w Anor Londo oraz mocami Światła Słonecznego, które odziedziczył po ojcu. Przy okazji dalej kultywuje stare tradycje. Przykłady można mnożyć, ale nie można zapominać, że jednak robi to podążając swoim własnym kodeksem, który prowadzi go w stronę zupełnie inną od drogi ojca, przez co tworzy on swoją własną historię. I stąd też duża zmiana między tradycyjnym plin plin plon, a tym, co słyszymy, gdy walczymy z Bezimiennym, mimo że kryje się tutaj ten sam motyw. Dodatkowo do tego wszystkiego dochodzi jeszcze poruszona na poprzednim odcinku kwestia jego potencjalnego imienia, które pojawiło się w Dark Souls 2, czyli Faram. Otóż wiemy, że Gwyn nazywał swoje dzieci, dodawając swoje imię jako przerostek do ich nazwy. Gwyn po walisku oznacza światło, czystość lub świętość. I w taki właśnie sposób mamy do czynienia z imieniem Guinevere czy Gwyndolin. Można by więc odnieść wrażenie, że Bezimienny też powinien nosić ten przydomek, jednakże Faram tego nie zawierał. Czy w takim razie to przeczy naszej teorii? No właśnie, dodawanie tego przyrostku nie działo się zawsze, bo o dziwo w przypadku chociażby takiej Filianor mieliśmy do czynienia ze zgoła inną sytuacją. Bo przypadek Filianor przełamuje nam dotychczasowy, znany schemat nazewnictwa potomstwa Gwyna. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego tak się stało? Czy to coś oznacza? Przyjrzyjmy się więc imieniu Filianor. Jest to imię pochodzenia greckiego, którego etymologia może wskazywać kilka kierunków. I tak oto Filianor możemy rozbić na greckie Philos, oznaczające kochany bądź kochana, oraz elfickie Anor, czyli słońce. Ogólnie ma to bardzo dużo sensu, ale zawsze można pokopać głębiej. Bo z drugiej strony, po łacinie Filia oznacza córkę, podczas gdy Nor oznacza synową. Czy coś nam to mówi? Osobiście myślę, że nie, ale nic więcej ciekawego nie znalazłem przy tej pozycji, więc zostałbym raczej przy pierwszej wersji i może znajdziemy coś przy imieniu Faram. I tutaj owszem, znalazłem bardzo intrygującą rzecz, bo jest to w gruncie rzeczy imię, które w języku perskim jako bardzo podobnie brzmiące Farnam oznacza dosłownie kogoś z wspaniałym imieniem. Co jest dosyć zabawną analogią, jeśli przyjmiemy, że jest to imię odnoszące się do postaci nieposiadającej imienia. I czy jest to zbieg okoliczności, czy może zabieg celowy? Nie mam pojęcia, ale jeśli jest to zamierzone, to ktoś tu ma naprawdę bardzo ciekawe poczucie humoru. I to w gruncie rzeczy tyle, co udało mi się wyłowić, wchodząc w etymologię. Niestety żadnych większych smaczków, ale jeśli są tu jakieś językowe świry i wiecie coś więcej na ten temat, to śmiało dajcie znać, bo ja zawsze z chęcią poczytam. Niemniej jednak, choć nie znaleźliśmy nic w etymologii, co by nas gdzieś naprowadziło, to odpowiedzi na pytanie, dlaczego imię Filianor i Faram odbiega od schematu dotychczasowego nazewnictwa, możemy się domyślać. Może są to dzieci pochodzące od innej matki, może zostały adoptowane, a może imiona z przedrostkiem Gwyn były zarezerwowane tylko dla bóstw urzędujących w Anor Londo i tam się właśnie posługiwano tymi tytułami, podczas gdy w rzeczywistości wszystkie bóstwa miały dwa imiona. Może imię z przedrostkiem Gwyn było odrzucane, kiedy bóstwo opuszczało na zawsze Anor Londo lub drogę swojego ojca. To by tłumaczyło różnicę imion zarówno Filianor, jak i Farama, bo ta pierwsza została oddana na zawsze do Miasta Pierścienia, a ten drugi wygnany. Co więcej, to by mogło tłumaczyć również różnicę imion każdego boga, którego znamy w Dark Souls, jeżeli przyjąć oczywiście, że cały Panteon pochodził od Gwyna, choć tego tak naprawdę nie możemy być pewni. A może po prostu był to zwykły kaprys, żeby tak nazwać swoją dwójkę dzieci? Nie mam pojęcia, bo tu już wchodzimy w czystą interpretację. Niemniej jednak jest jeszcze jedna rzecz, o której wielu z was wspominało. Dosyć szalona i abstrakcyjna teoria, ale wciąż trzymająca się kupy. A jako że uwielbiam takie, to pochylmy się lekko nad nią. Otóż Bezimienny Król przybywa na szczyt Arcysmoka po tym, jak uderzymy w dzwon. Widziany przez nas po raz pierwszy przelatuje na smoku, Królu Burzy. Nie jest to odwieczny smok, bo te najprawdopodobniej wyginęły, a bardziej jakaś forma poboczna tych istot. W końcu w Soulsach ciągle napotykamy na potomków tej rasy, które poniekąd drogą ewolucji się dostosowały do nowego świata. Wiwerny, ziewający smok, hydry i wiele więcej przykładów. O smokach w tej serii jeszcze sobie porozmawiamy, ale dzisiaj skupmy się głównie na towarzyszu pierworodnego. Informacje o nim możemy odnaleźć w bardzo niewielu miejscach i tak oto będzie to kolejno cud Burzy Błyskawic, którego opis mówi nam, że cud Bezimiennego Króla, sojusznika starożytnych smoków, przyzywa rozszalały żywioł błyskawic. Ten dawny król, zabójca smoków i istny bóg wojny, ujarzmił smoka burzy, który do końca życia towarzyszył mu jako wierzchowiec na polu bitwy. Ten cud opisuje zapewne ich wyjątkową więź. Oraz będzie to także zakrzywiony miecz burzy.
Zakrzywiony miecz nasycony mocą smoka burz. Bezimienny król, sojusznik pradawnych smoków, był długoletnim towarzyszem boju smoka burz. A gdy wielka bestia poległa, otrzymał jej duszę zgodnie ze zwyczajem epoki bogów. Niestety nic więcej o tym smoku nie znajdziemy, ale w komentarzach wspominaliście o bardzo ciekawej teorii. Teorii mówiącej o tym, że tym smokiem mógł być sam Ornstein. I jak najbardziej trzyma się to kupy, bo podążał on smoczą drogą. Wedle opisu migoczącego kamienia smoczej głowy. Kamień ten był przesycony mocą starożytnych smoków. Drugi tego rodzaju składany w ofierze wielkiemu gadowi. Iluzja ta stanowiła pierwszy przypadek przybrania przez człowieka formy starożytnego smoka. Stała się też dowodem małości ludzkiego życia. Droga ku dawnym smokom jest długa i kręta. Tylko jeden człowiek może ukończyć tę podróż. Więc to właśnie Ornstein mógł być tym jedynym, który dostąpił pełnej transformacji. Byłby więc to drugi raz, gdy oglądamy tego rycerza pochłanianego przez towarzysza, obok którego walczył, choć za pierwszym razem była oczywiście to tylko iluzja. I byłaby to dosyć ciekawa analogia, gdyby okazała się być prawdziwa. Niemniej jednak to zwykła spekulacja oraz teoria i szkoda, że nie wiemy, czy ofiarą do ładowania mógł być tylko członek Panteonu Anor-Londo, czy jakaś inna dowolna istota, bo to by rozwiało wszelkie wątpliwości. Przejdźmy jednak dalej, bo przy tej teorii wspominaliście o wykorzystywaniu przez tego smoka błyskawic. I choć natura tej burzowej istoty jest związana z burzą, tak powiedziałbym, że nie jest to wcale takie oczywiste, że przy okazji jest związana także z błyskawicami. Takowe podczas walki z nim są rzucane jedynie przez bezimiennego, który przebywa na jego grzbiecie. Sam smok natomiast używa zwykłego żywiołu ognia i atakuje fizycznie. Dodatkowo zakrzywiony miecz burzy, który możemy zrobić z jego duszy, zadaje obrażenia tylko fizyczne. Nie ma tam mowy o obrażeniach od błyskawic. Zresztą, nawet jeśli przyjąć, że powiązania z burzą jest wystarczające do powiązania tej bestii z błyskawicami, to już na pewno nie jest on związany z tymi słonecznymi, bo trzeba pamiętać, że błyskawice, którymi ciskali bogowie Anor-Londo czy Wojownicy Słońca, były bardziej ich słonecznymi manifestacjami. Różnice między zwykłymi zjawiskami atmosferycznymi a tymi cudami pochodzącymi od Słońca można najszybciej zauważyć chociażby przy walce z Galem, kiedy to widzimy zwyczajne wyładowania. Błyskawice przyjmują wtedy kolor niebieski i są inne od tych, które do tej pory obserwowaliśmy w serii. Czy w takim razie możemy mówić o tym, że smokiem był Ornstein? Co prawda zawsze istnieje możliwość, że burza tego smoka jest pochodną tego, że Ornstein był związany wcześniej ze Słońcem i błyskawicami. Ciekawe spojrzenie na tę kwestię, ale z drugiej strony opis burzy z piorunami mówi nam, że jest to cud bezimiennego króla, sojusznika starożytnych smoków. Przyzywa rozszalały żywioł błyskawic. Ten dawny król, zabójca smoków i istny bóg wojny, ujarzmił smoka burzy, który do końca życia towarzyszył mu jako wierzchowiec na polu bitwy. Ten cud opisuje zapewne ich wyjątkową więź. Czy w takim razie bezimienny musiałby oswajać lub ujarzmiać swojego przyjaciela, jeżeli smokiem był Ornstein? Co prawda wciąż istnieje możliwość tego, że po zamianie Ornstein nie był już tą samą istotą co wcześniej. Może jego jestestwo zaczęło przypominać bardziej dzikiego smoka, czyli bestię, którą trzeba ujarzmić i wtedy opis ten by się zgadzał. Ponownie, bardzo ciekawa myśl, choć sami musicie zdecydować, czy ta interpretacja wam pasuje, jako że weszliśmy już na teren czystych spekulacji. W komentarzach pojawił się też wątek tego, dlaczego uderzenie w dzwon sprowadziło burzę oraz czym ona jest i faktycznie mnie też to zastanowiło. Podejrzewam, że sprowadzenie burzy było właśnie zasługą naszego smoczego przyjaciela, bo tym się przecież wydawała być jego moc. Uderzenie w dzwon mogło być wyzwaniem do walki dla bezimiennego, który przyleciał nie wiadomo skąd, ale kochał walkę i dlatego nie mógł odmówić. Mogło to być także wezwanie mu pomoc, a burza zjawiła się siłą rzeczy przez to, że smok się po prostu zbliżył do szczytu arcysmoka. Jednakże jest jedna rzecz, która w tej interpretacji mi nie gra. Gdy pokonujemy bezimiennego, to burza wcale nie ustaje. Dopiero po chwili dzwon znowu dzwoni i to wtedy po paru uderzeniach niebo zaczyna się przejaśniać. Czyżby więc to dzwon sprowadzał burzę? Nie ukrywam, że jest to intrygujące i w komentarzach sugerowaliście przenoszenie się w czasie, w co ja osobiście wątpię, bo jak możecie zauważyć, budynki są dalej w tym samym stanie, w jakim były. Ani nie rozpadają się mocniej, ani nie wyglądają młodziej. Oczywiście można tutaj spekulować w nieskończoność, ale standardowo, możliwe interpretacje i pomysły zostawiam już wam, więc przejdźmy dalej, bo myślę, że warto w tym temacie wspomnieć także o tym, że ze szczytu arcysmoka bezimienny miał świetny widok na Anor-Londo. Czy w takim razie wiedział, co się dzieje w tym miejscu? Wiedział o upadku tego miasta, zdradzie Sullivana lub pożaraniu Gwendolina? Jeśli tak, to najpewniej nie reagował z dwóch możliwych powodów. Albo odczuwał silny uraz do bogów tego panteonu za odwrócenie się od niego, albo był zbyt zajęty innymi, ważniejszymi rzeczami. Albo też jedno i drugie. Jednak co takiego mogło go odciągać? Skąd przyleciał na ten szczyt arcysmoka? Czy latał w przestworzach w ramach rozrywki? Zgłębiał smoczą drogę? Toczył boje z czymś lub z kimś?
Kolejne pytanie, na które nie ma już odpowiedzi, i rzucam wam to w formie luźnej rozkminy, ale jeśli chodzi o rzeczy, które wiemy, to na pewno to, że nie był on pusty. Mimo swojego wyglądu, który raczej wskazywałby na to, że bezimienny się zatracił, mamy mnóstwo dowodów na to, że jednak wciąż był sobą i posiadał jestestwo. Przede wszystkim, kiedy jego smok upadał, to oddał mu on szacunek, po czym idąc drogą starych zwyczajów go pochłonął. To nie są rzeczy, które robią puste istoty. Dlatego też wierzę, że bezimienny podczas walki z nami był w pełni świadomy. Zresztą, kolejnym na to dowodem może być chociażby to, że miecz pogromca pusty, który zadawał pustym przeciwnikom dodatkowe obrażenia, nie dostawał żadnego bonusu w walce z bezimiennym królem. Jak dla mnie jest to już dostateczne potwierdzenie. Co prawda wciąż pozostaje kwestia jego wyglądu, ale ten mógł być taki ze względu na to, że walka ze smokami go wyniszczyła lub może odziedziczył ten wygląd po Gwynie, bo Gwyn także wyglądał na pół zgniłego. I było to jeszcze przed złączeniem się z ogniem, bo rzeźby tego lorda, które widzieliśmy w Anor Londo, uchwycały ten wygląd. Może to kwestia wieku, nie wiem, ale na pewno nie oznaczało to bycia pustym. I nie chciałbym tutaj wchodzić w nie wiadomo jakie niepotwierdzone teorie czy spekulacje, oraz mam też wrażenie, że odniosłem się już do wszystkiego, o czym pisaliście w komentarzach, jak i do wszystkiego, co odnalazłem na temat tej postaci, więc jeśli was jakiś temat intryguje, to śmiało piszcie, a tymczasem ten konkretny materiał sobie tutaj zakończymy. Dzięki za łapki, suby, pozdrawiam patronów i cześć!